Boga Stanisława, rodziców Józefa i Heleny Grzesia. Ja modlę się o Ojcem Świętym Łaskę Nieba dla męża Władysława, dla Franciszki, Stanisława Piotrowskich, dla Heleny, Stanisławy Bóg-Robisz, dla Danuty i Jana Roszkowskich i dla Władysława Bucha. Na oddanach prawda z naszych najgłośnych organistek Wiktoria, która trochę się boi, ten delikatnie i cicho śpiewa, pierwszy raz gra na przyświątek pełni na organach dobrych. I słuchaj, Panią, lekko głośno śpiewaj, będzie bardzo dobrze i nie musisz się bać. Tę wieczorną wigilijną mszę rozpoczynamy świętowanie ze sławia Ducha Świętego. To wydarzenie zmieniło życia apostołów. Wyszli z ukrycia, z wieczernika, którym przerażenie trwali na modlitwie, oczekując zapowiedzianej mocy z wysoka. Kiedy ją otrzymali, dokonał się cud kości, zaręknili ludzie, zaczęli mówić wieloma językami. Napełniała ich mądrość i odwaga, by głosić tłumom dobrą nowinę o zbawieniu i wspólnie wielbić Boga. Błagajmy dziś Boga, by nas obdarzył Duchem Świętym. Otwórzmy się, by go przyjąć i pozwólmy mu kierować naszym życiem. Abyśmy stali się bardziej otwarci na dary Ducha Świętego, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Wspomniana się Bogu wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, nową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryją, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
za chrzęca Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Thank you.
Świętego Pawła, apostoła Bożego. Bracia, wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w kulach nadzieja. Lecz nie tylko on, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się, to z wytrwałością tego oczekujemy. Pod
chwila życia Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za niewytrwały w wierze, aby doświadczyli Bożej miłości Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę Jego dać ludzie pamięci z ich słowa, że siada przy nas na rodzicę śmierci. Dla brata Stanisława, dla rodziców Józefa i Heleny, że siada i także o łaskę Jego uzdrowić ze śmierci modlimy się dla męża Władysława, a także dla Franciszki i Stanisława Piotrowski, dla Heleny i Stanisławy Bursztyrowicz, dla Danuty i Jana Roszkowskich i dla Władysława Mucha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ostatnio dla Władysława Mucha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, usłysz nasze błagania i nakryj ucha swego w dniu, którym wołamy, bądź uwielbiony w swej łaskawości i sprawiedliwości przez Chrystusa Pana naszego.
Kościele obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, który Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który
Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Yeah.
ręki. Daj nam taką czcią otaczać świętę tajemnicę ciałańczy Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ja myślę, że to jest ona uszczona z tego.